wylądowaliśmy w Antalii i tu rozpoczynamy naszą wycieczkę. Miasto leży nad Morzem Śródziemnym, nad Zatoką Antalya. Zostało założone w 150 roku przed naszą erą przez króla Pergamonu Attalosa II. Pomnik Mustafy Atatürka na Placu Republiki. Wybudowany w 1230 roku minaret Jivli, inaczej żłobkowany, ma 38 metrów wysokości. Odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Meczet Tekeli Mehmet Paszy, wybudowany w XVII wieku. Sklepiki w wąskich uliczkach dzielnicy Kaleiczi. Fragment murów obronnych niedaleko Starego Portu. Brama Hadriana, nazywana też Bramą Potrójną. Wzniesiono ją w 130 roku naszej ery dla upamiętnienia pobytu cesarza Hadriana w Antalii. Została wkomponowana w mury obronne i stała się główną bramą prowadzącą do miasta. Bramę zbudowano z białego marmuru, za wyjątkiem kolumn, które są z granitu. Wieże stojące po obu stronach bramy pochodzą z różnych okresów. Pomnik założyciela Antalii Attalosa II na centralnym placu Kale Kapasi w starej dzielnicy Kaleiczi. Rządził on królestwem Pergamonu w II wieku przed naszą erą. Opuściliśmy Antalię i ruszamy w trasę naszego objazdu. Góra Tachtali znajduje się nad Morzem Śródziemnym w pobliżu miasta Kemer. Na szczyt góry można wjechać kolejką linową, która nosi nazwę Olympos Teleferik. Została ona zbudowana przez Szwajcarów i udostępniona turystom w 2006 roku. Tachtali ma 2365 metrów wysokości i jest uważana za najwyższy punkt zachodniego pasma gór Taurus. Od stycznia do kwietnia szczyt jest pokryty śniegiem. Kolejka prowadząca na Tachtali ma 4359 metrów i jest drugą co do długości w Europie, a wjazd na górę trwa 11 minut. Na górę prowadzi szlak turystyczny, który jest częścią szlaku licyjskiego. Wejście zajmuje 6 do 8 godzin. Tachtali znajduje się na terenie Parku Narodowego Beydaglari Olympos. Dolna stacja kolejki znajduje się na wysokości 726 metrów. Spod góry Tachtali przejechaliśmy do greckiego i rzymskiego miasta Fazelis na wybrzeżu starożytnej Licji.
Miasto zostało założone w 700 roku przed naszą erą przez Greków z wyspy Rodos. Pazelis jest tłumaczone jako miejsce chronione przez bogów. Najstarszą zachowaną strukturą jest akwedukt o długości 450 metrów. W Pazelis były dwa porty, dzięki którym miasto było dużym centrum handlowym. Tu był port północny. Jesteśmy na terenie historycznej krainy zwanej Licja. Jest ona położona w południowo-zachodniej Anatolii i zajmuje znaczną część półwyspu Teke. Główna ulica miasta Pazelis. Było ono jednym z głównych miast należących do tzw. Ligi Licyjskiej. Ruiny jednego z kompleksów łaźni rzymskich. Kolejne niewielkie łaźnie rzymskie. Świątynia Ateny, która była głównym bóstwem Pazelis. Schody prowadzące do położonego na wzgórzu amfiteatru. Amfiteatr jest stosunkowo niewielki, mógł pomieścić około 1500 widzów. Pozostałości zabudowań scenicznych. Amfiteatr jest datowany na drugi wiek naszej ery. W oddali widać góry Taurus i szczyt Tachtali. Ulica prowadząca do portu południowego. Tutaj znajdował się port południowy. Z portu południowego prowadziła do miasta brama Hadriana, zbudowana w 131 roku. Agora, główne centrum handlowe, zlokalizowane naprzeciw amfiteatru. Obiad jemy w pobliżu wsi Ulupinar w rybnej restauracji Botanik. Ryby serwowane klientom są hodowane w basenach sąsiadujących z restauracją. Jedziemy teraz w kierunku góry Olimpos, na której stoku znajduje się miejsce zwane Chimerą. Według mitologii greckiej Chimera była ziejącym ogniem potworem o głowie lwa, ciele kozła i ogonie węża. Została zabita przez Herosa Belerofonta z rozkazu Jobatesa, króla Licji. Na obszarze obejmującym około pół hektara z pomiędzy kamieni wypływa gaz, który ulega samozapłonowi. To właśnie są ognie Chimery zabitej przez Belerofonta. Starożytny Olympos zostało założone pod koniec IV wieku przed naszą erą. Pozostałości publicznych łaźni.
marmurowy sarkofag kapitana Eudemosa. Są tu także inne sarkofagi licyjskie. Po przejściu przez ruiny miasta dociera się do kamienistej plaży. W dawnych czasach znajdował się tu port, z którego nic się nie zachowało. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu Olympos stał się zamożnym miastem i już w pierwszym wieku przed naszą erą bił własną monetę. W 129 roku miasto odwiedził cesarz Hadrian i przez pewien okres czasu nosiło ono nazwę Hadrianopolis. Pozostałości bizantyjskiej bazyliki. Zachowała się tu mozaikowa posadzka, ale obecnie jest zakryta w celu zabezpieczenia. Główna część mieszkalna. Wejście do amfiteatru. Większość siedzisk została zdemontowana i wykorzystana jako materiał budowlany. Jedziemy teraz wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego do rybackiej wioski Chagis. Wioska leży daleko od głównych dróg i jest jedną z niewielu osad na tureckim wybrzeżu Morza Śródziemnego, która nie została dotknięta masową turystyką. Osłonięta zatoka, spokojna jak jezioro, jest naturalnym portem, chroniącym przed wiatrem i burzami. Można stąd popłynąć do wyspy Kekowa, u brzegów której są ruiny zatopionego miasta. Znalazło się ono pod wodą w wyniku trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło ten obszar w II wieku naszej ery. Historia Chagis sięga V wieku przed naszą erą. Nazywała się wówczas Teimusa i należała do Ligii Licyjskiej. Wiele osad leżących nad Morzem Śródziemnym rozrosło się i przekształciło w miasta, ale Chagis nadal jest niewielką wioską liczącą 450 mieszkańców. We wsi i w całej okolicy można spotkać pozostałości z okresu starożytnej Licji. Z Chagis przenosimy się do Andriake. Andriake było portem starożytnego miasta Myra.
łaźnie rzymskie przebudowane później na świątynię bizantyjską. Łaźnie wschodnie. Łaźnie zachodnie. Pozostałości kolejnego kościoła bizantyjskiego. Agora. Zrekonstruowana cysterna wodna, podobna do istniejącej w Stambule, ale znacznie od niej mniejsza. Cysterna znajduje się pod Agorą, ma 24 metry długości, 12 szerokości i 6 metrów głębokości. W porcie stoi replika 16-metrowej rzymskiej łodzi. Uważa się, że podczas podróży do Rzymu w 59 roku apostoł Paweł zmieniał tu swoją łódź. Jest tu także kołowrót, który służył do załadunku i rozładunku towarów. Pozostałości portowych zabudowań. Po drugiej stronie zatoki leży ta część portu, która jest także obecnie wykorzystywana. W 2016 roku w odrestaurowanym rzymskim spichlerzu, znanym jako Spichlerz Hadriana, otwarto Muzeum Cywilizacji Licyjskiej. Niektóre eksponaty prezentowane są na zewnątrz. Głowa meduzy. Wewnątrz, w 8 sekcjach, jest wystawionych ponad 1000 historycznych artefaktów, dających wgląd w licyjskie systemy religijne, społeczne i ekonomiczne. Pod ścianą muzeum spaceruje żółw. Na teren wykopalisk przywędrowało też stado kóz. Jeszcze rzut oka na Agorę i kończymy wizytę w Andriakę. Starożytne miasto Myra słynie z grobowców kutych w skałach na kształt domów, a także z tego, że działał tu święty Mikołaj, który był biskupem Myry. Myra istniała już w V wieku przed naszą erą. Należała do głównych miast Federacji Licyjskiej, biła własną monetę i dysponowała jednym z największych portów Andriakę, który właśnie zwiedziliśmy. Licyjskie grobowce w Myrze są wykute piętrowo, jeden nad drugim.
na wielu grobowcach zachowały się płaskorzeźby przedstawiające sceny żałoby, śmierci czy walczących wojowników. Obok kompleksu kutych w skale grobowców stoi rzymski teatr. Teatr ma 110 metrów średnicy, a widzowie mogli siedzieć w 36 rzędach. Archeolodzy uważają, że mógł pomieścić 8 tysięcy widzów. Budowla powstała w I wieku przed naszą erą. Teatr uległ zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi w 141 roku i wkrótce potem został odbudowany. Wejście prowadzące do górnych rzędów widowni. Zachowało się wiele dekoracyjnych fragmentów architektonicznych pochodzących z teatru. A to współczesna Myra, która obecnie nazywa się Demre. Kościół świętego Mikołaja został wybudowany w VI wieku przez Justyniana nad miejscem pochówku Mikołaja, biskupa Myry i przebudowany w VIII wieku. Obecnie są tu prowadzone prace konserwacyjno-renowacyjne. Za pancerną szybą znajduje się sarkofag, w którym był pochowany święty Mikołaj. Jego szczątki zostały skradzione w 1087 roku przez włoskich kupców z Bari i do dzisiaj znajdują się w tym mieście w Bazylice San Nicola. Chociaż od wieków nie ma tu relikwii świętego Mikołaja, nadal ściągają tu tłumy pielgrzymów, głównie wyznawców prawosławia z Rosji, by modlić się o łaski. Marmurowa mozaika podłogowa poddawana właśnie konserwacji. Zachowały się duże fragmenty bizantyjskich fresków. W sąsiedztwie kościoła stoi współczesny pomnik Mikołaja. Na nocleg zatrzymujemy się w miasteczku Finike. Leży ono nad Morzem Śródziemnym i jest znane z uprawy pomarańczy i granatów. Już w V wieku przed naszą erą funkcjonował tu fenicki port.
niewielkie stanowisko archeologiczne w miejskim parku. Drzewo pieprzowe. Nadmorska promenada. Mimo znakomitych warunków do jej rozwoju, turystyka nie jest głównym źródłem dochodów. Jest nim uprawa pomarańczy, z których winnice znane jest w całej Turcji. Na wjeździe do miasta ustawiono nawet pomnik pomarańczy. Rano wyruszamy w dalszą drogę malowniczą trasą wzdłuż wybrzeża. Dojechaliśmy do Patary, starożytnego licyjskiego miasta. W Patarze około 270 roku urodził się święty Mikołaj, biskup Myry. Wśród zabytków wyróżnia się dobrze zachowany teatr rzymski, wybudowany za czasów Antoninusa Piusa w 147 roku. Mógł pomieścić 6 tysięcy widzów. Pozostałości zabudowy sceny. Niedaleko teatru znajduje się odrestaurowany budynek, w którym odbywały się posiedzenia Rady Ligi Licyjskiej. W pierwszym wieku przed naszą erą, w okresie największej świetności, Liga skupiała na zasadach demokratycznych 36 państw miast licyjskich. Trybuny mogły pomieścić 1400 osób. Łódź przypominająca, że Patara była znaczącym portem. Główna ulica łącząca port z Agorą. Wzdłuż niej biegnie kolumnada z jednej strony z granitowymi, a z drugiej z marmurowymi kolumnami. Pozostałości zabudowań Agory. Wśród sklepów, łaźni i składów nie mogło zabraknąć domu publicznego. W pierwszym wieku Patara była miejscem pracy misyjnej świętego Pawła pod koniec jego trzeciej podróży misyjnej. W oddali widoczne ruiny bazyliki z okresu bizantyjskiego. Ksantos było stolicą starożytnej Licji. Jest tu obelisk, na którym prawdopodobnie znajdował się grobowiec. Na obelisku jest tekst w trzech językach – licyjskim, antycznym greckim i milyjskim. Obelisk jest datowany na około 400 rok przed naszą erą. Pozostałości rzymskiego amfiteatru z połowy II wieku naszej ery.
Grobowce filarowe, zwane też wieżowymi, to monolitowe słupy, na których szczycie umieszczano sarkofagi bogato zdobione reliefami. Pochodzą z okresu od V do II wieku przed naszą erą. To tak zwany monument Harpi, datowany na lata 480-470 przed naszą erą. Wykonana z marmuru komora grobowa jest dekorowana reliefami z każdej strony. Jej oryginał znajduje się w British Museum. Najstarsze znaleziska archeologiczne w Xanthos datuje się na VIII wiek przed naszą erą, ale pierwsza pisemna wzmianka o mieście pochodzi z 540 roku przed naszą erą. Xanthos leży nad rzeką o tej samej nazwie. W innej części Xanthos znajdują się ruiny bizantyjskiego kościoła z widocznymi resztkami mozaiki podłogowej. Z wykopalisk Xanthos przenieśliśmy się do wąwozu Saklikent. Wąwóz znajduje się na terenie Parku Narodowego Saklikent w górach Taurus. Ma 18 km i jest uważany za trzeci pod względem długości wąwóz w Europie. Wcina się w skały na głębokość do 300 metrów. Jest wąski i stromy, tak, że do jego dna nie docierają promienie słoneczne i nawet w środku lata płynąca wąwozem woda może być bardzo zimna. Pierwszą część wąwozu można wygodnie przejść po drewnianych pomostach zawieszonych wprost nad rzeką. Zwiedzenie dalszej części wąwozu wymaga przejścia na drugą stronę rzeki. W pokonaniu jej wartkiego nurtu jest pomocna lina przerzucona między brzegami. Między wejściem do wąwozu a wyjściem z niego różnica wysokości wynosi 700 metrów. Wąwóz na całej długości pokonała profesjonalna ekipa wyposażona w specjalistyczny sprzęt dopiero w 1993 roku. Dla turystów udostępniono odcinek liczący około 4 km. Po pokonaniu pierwszej części wąwozu można się posilić, jednocześnie zanurzając nogi w lodowatej wodzie. Szacuje się, że wąwóz odwiedza rocznie około 300 tysięcy turystów. Restauracja przy rzece wypływającej z wąwozu tuż przed wejściem do niego. Opuszczamy już Saklikent, by przejechać do Tlos. Tlos było jednym z najważniejszych miast starożytnej Licji. Akropol z ruinami fortu z okresu otomańskiego i grobowcami wykutymi w skałach. Wykopaliska dowodzą, że niektóre grobowce były wykorzystywane nawet przez 500 lat. Jest tu też grobowiec legendarnego bohatera Bellerofonta, który z pomocą Pegaza zabił Chimerę. W późniejszym okresie zmarłych chowano w sarkofagach na wzór grecki. Wielkie termy, ich część w XII wieku przebudowano na kościół. Stadion o długości 137 metrów.
Z Akropolu roztacza się widok na cały zarys starożytnego Tlos. Tlos zostało odkryte w 1838 roku przez brytyjskiego archeologa Sir Charlesa Fellowsa. Buleuterion, budynek, w którym Rada debatowała nad sprawami licji i miasta. W głębi pozostałości amfiteatru. Miał 36 rzędów i mógł pomieścić 5600 widzów. Większość budowli pochodzi z II wieku naszej ery, z okresu największej świetności Tlos. Mieszkańcy Tlos mogli cieszyć oko takimi górskimi krajobrazami. Kalis to niewielkie miasteczko na wybrzeżu z rozległą plażą o tej samej nazwie. Spędzamy tutaj cały wolny dzień. Stąd wypływają wodne taksówki do centrum miasta Petije, oddalonego o 7 km. Rankiem przyjechaliśmy na plażę nad błękitną laguną Ludenis. To malowniczy zakątek wybrzeża, zaliczany do najpiękniejszych regionów Turcji. Panują tu doskonałe warunki do nurkowania, windsurfingu i paralotniarstwa. Wąska plaża nad laguną jest niemal całkowicie zastawiona leżakami. A to plaża od strony otwartego morza. Jesteśmy teraz w Kayaköy. Miasto powstało na początku XVIII wieku i było zamieszkane głównie przez Greków. Po konflikcie grecko-tureckim w latach 1919-1922 na mocy traktatu w Lozannie podjęto decyzję o przesiedleniu 1 100 000 prawosławnych Greków z rejonu Azji Mniejszej i 300 000 muzułmanów zamieszkujących Grecję. Kayaköy było jednym z miast objętych tymi przymusowymi przesiedleniami Greków z Turcji do Grecji i Turków z Grecji do Turcji.
Od tamtej pory miasto nie jest zamieszkane, chociaż podobno próbowano wykorzystać tutejsze domy i sprowadzić tu ludzi. Próby się nie udały, mówiono nawet o klątwie i duchach. W Kajakei było kilka kościołów, to ruiny górnego kościoła. Kamienne domy stoją bez dachów i okien, a do procesu niszczenia miasta przyczyniło się dodatkowo trzęsienie ziemi w 1957 roku. Ruiny dolnego kościoła. Z Kajakei jedziemy do Petie. Znajdują się tu wykute w stromych stokach skalne grobowce z okresu licyjskiego. Grobowiec Amyntasa jest największym ze wszystkich znajdujących się tu grobowców. Wykuty w stylu greckim, swoją fasadą przypomina jońską świątynię. Powstanie grobowców jest datowane na okres od VI do IV wieku przed naszą erą. Większość grobowców zostało splądrowanych najprawdopodobniej przez poszukiwaczy skarbów. Miasto leży między zboczem gór i barwną zatoką. Tutaj zaczyna się tak zwana Droga Licyjska, która jest oznakowanym szlakiem górskim prowadzącym przez wiele starożytnych miast. Dawne rybackie miasteczko jest obecnie pełną życia miejscowością wypoczynkową. Opuściliśmy już tereny starożytnej Licji, ale to jeszcze nie koniec trasy naszej wycieczki. Jest wczesny ranek. Z hotelu u stóp zbocza góry Cökeles obserwujemy start balonów. Jesteśmy pod murami starożytnego Hierapolis. Wchodzimy na teren miasta bramą południową. W oddali widać rzymski teatr. Hierapolis zostało zbudowane powyżej wapiennych tarasów Pamukkale na początku II wieku przed naszą erą. Cały teren jest objęty ochroną w wyniku utworzenia Parku Narodowego. W
od około 14 tysięcy lat wypływająca z gorących źródeł woda, bogata w związki wapnia i dwutlenek węgla, schładzając się na powierzchni, wytrąca węglan wapnia, którego osady tworzą liczne nacieki. Powstające tu skały osadowe to trawertyny. W dole widoczne jest miasto Pamukkale, co po turecku znaczy bawełniany zamek lub bawełniana twierdza. Przepływ wody, zarówno jej ilość, jak i miejsce, do którego trafia, jest regulowany przez pracowników parku tak, aby równomiernie zasilać naturalne i sztuczne baseny. Od 1997 roku zamknięto dla turystów trasę prowadzącą przez naturalne tarasy. Obecnie dla zwiedzających udostępniona jest południowa część tarasu wzdłuż kanału, którym spływa woda, napełniając utworzone sztucznie baseny. Z uwagi na ochronę osadów, wejście na trawertyny jest możliwe tylko po zdjęciu obuwia. Tę część tarasów można oglądać tylko z położonego tutaj drewnianego pomostu. Znad trawertynowych tarasów wracamy do pozostałości antycznego Hierapolis. Kogut z Denizli. W mieście tym hodowane są koguty charakteryzujące się bardzo głośnym i długim pianiem. W głębi wejście do świętej sadzawki, nazywanej też basenem Kleopatry. Basen jest wypełniony wodą termalną, a we wodzie zatopione są antyczne kolumny, co jest dodatkową atrakcją tego miejsca. Plutonium uważane w mitologii grecko-rzymskiej za bramę do podziemnego świata zmarłych. Piekielnej bramy strzeże posąg Hadesa, który został odrestaurowany zgodnie z jego pierwotną formą, oraz jego trójgłowy pies Cerber. Rzymski teatr powstał w II wieku z inicjatywy cesarza Hadriana. Widownia ma dwie części, górna ma 25 rzędów i dolna 20 rzędów. Mogła pomieścić 10 tysięcy widzów. Jeszcze rzut oka na Pamukkale i przenosimy się do Afrodyzji.
Afrodyzja leży w południowo-zachodniej Anatolii. Była małym, starożytnym greckim miastem. Miasto zostało tak nazwane na cześć greckiej bogini miłości Afrodyty i było lokalnym ośrodkiem jej kultu. Swój rozwój zawdzięczało bogatym złożom marmuru, który głównie w postaci wyrobów sprzedawano do wielu miejscowości na niemal całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego. Części fryzu ze stojącego niegdyś przy Agorze portyku cesarza Tyberiusza. Był on zdobiony wyrzeźbionymi girlandami zwisającymi z masek przedstawiających postaci ze sztuk greckich. Sebasteion, czyli miejsce kultu rzymskich cesarzy. Aleja procesyjna o długości 90 i szerokości 14 metrów. Sebasteion powstał w okresie od 20 do 60 roku naszej ery. Aleja służyła uroczystościom religijnym, ale także była normalną ulicą miasta. Trzykondygnacyjny budynek o wysokości 12 metrów po południowej stronie alei. Podobny budynek był po północnej stronie alei. Dwie wyższe kondygnacje budynków ozdabiały na całej długości marmurowe reliefy. Było ich około 200, a podczas prac wykopaliskowych odnaleziono ponad 80 z nich. Silne trzęsienia ziemi i epidemie doprowadziły w VII wieku do całkowitego upadku miasta. Teatr z widownią na 7 tysięcy widzów. Był wykorzystywany zarówno do wystawiania dramatów, jak i do zgromadzeń publicznych. Agora Południowa. Na jej środku znajdował się długi, dekoracyjny basen. Z agory, krytym przejściem, można było dostać się bezpośrednio do teatru. Za Agorą Południową znajdowały się łaźnie Hadriana. Były to największe łaźnie publiczne na terenie Afrodyzji, zbudowane w II wieku. Łaźnie składały się z równoległych sal, pełniących funkcję szatni oraz basenów z zimną, ciepłą i gorącą wodą. Przed budynkiem łaźni znajdował się otoczony kolumnadą dziedziniec z bogato zdobioną fontanną. Buleuterion, miejsce spotkań Rady Miasta, pełnił też zapewne funkcję Odeonu, to jest małego teatru, w którym odbywały się występy muzyczne. Mogło się tu pomieścić 1750 osób. Świątynia Afrodyty, która była centralnym punktem miasta, powstała w I wieku przed naszą erą. Budynek świątyni był otoczony pojedynczym rzędem kolumn. Około 500 roku naszej ery świątynię przekształcono w kościół. Przy tym przesunięto część kolumn tak, by tworzyły nawę główną. Do dziś zachowało się 14 stojących kolumn. Idziemy teraz w kierunku stadionu. Schody prowadzące na koronę stadionu. Ma wymiary 262 na 59 metrów i mógł pomieścić 30 tysięcy widzów. To najlepiej zachowany stadion z czasów antycznych w całym basenie Morza Śródziemnego. Tetrapylon, czyli monumentalna brama, która niegdyś stanowiła część drogi wiodącej do świątyni Afrodyty. Tworzą ją cztery rzędy zawierające po cztery kolumny oraz pięknie rzeźbiony fronton. Brama została zbudowana około 200 roku naszej ery i zrekonstruowana w 1991 roku z wykorzystaniem 85% oryginalnych marmurowych fragmentów.
przy wykopaliskach jest muzeum, w którym prezentowane są odnalezione i zrekonstruowane reliefy. Pochodzą one z okresu od I wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery. Wiele znalezionych reliefów było połamanych, nieraz na kilkanaście nawet fragmentów. Prace rekonstrukcyjne trwały od 1999 do 2007 roku. Sarkofag z porami roku z III wieku naszej ery. Ajon, personifikacja wieczności. Zachowały się też liczne posągi, bowiem w okresie od I do V wieku naszej ery Afrodyzja była siedzibą klasycystycznej szkoły rzeźbiarskiej. Satyr z małym Dionizosem. Posąg bogini Afrodyty z II wieku naszej ery. Afrodyzja była ostatnim punktem na trasie naszej wycieczki. Po zakończeniu objazdu zatrzymaliśmy się jeszcze na tygodniowy pobyt w Alanii. Miasto leży nad Morzem Śródziemnym, a od strony lądu jest otoczone górami Taurus. Alania jest jednym z największych tureckich kurortów wypoczynkowych. Na południe od centrum miasta wznosi się skalny cypel o wysokości niemal 250 metrów. W przeszłości cały cypel był twierdzą obronną. Przyjmuje się, że turystykę w Alanii zapoczątkowało otwarcie pierwszego motelu w 1958 roku, a na przełomie lat 80. i 90. XX wieku wybudowano liczne hotele różnych kategorii. Pomnik Mustafy Kemala Atatürk'a, pierwszego prezydenta Republiki Turcji. To właśnie Atatürk w 1935 roku nadał miastu nazwę Alania. Nad miastem dumnie wznosi się średniowieczny zamek. Krótka wizyta na bazarze. U stóp cypla znajduje się port statków wycieczkowych. Zamek w Alanii w obecnej formie powstał w 1221 roku. Otaczają go mury twierdzy o długości 6,5 km. Ośmiokątna czerwona wieża z 1226 roku. Ma średnicę 29 metrów i 33 metry wysokości. Została wybudowana dla obrony portu. Obecnie ma pustą siedzibę Muzeum Etnograficzne.
to hotel Monarch, który nas gościł podczas tygodniowego pobytu w Alanii.